Tak jak, kochani, mówiłem i powtórzę to, że cieszę się, że jestem tutaj z wami. Nie jest to proforma. Autentycznie mam radość. Cieszę się, jesteśmy rodziną, ale zanim jeszcze, kochani, cokolwiek powiem dalej, chciałem, abyśmy skłonili głowy. Ja w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie chcę się polecić jeszcze Bogu. Dzisiaj to rozważanie będzie nosić tytuł Psalm Uświęcenia. Jakiś czas już Bóg mnie natchnął, a że różne psalmy biorę i analizuję. Oczywiście to nie będzie analiza tylko psalmu, ale w ogóle Słowa Bożego, ale w kontekście danego psalmu. Psalm, który jest przewodnim. Tu będą i cytaty i z innych psalmów i w ogóle z całej Biblii, tak jak mówię, dlatego że Bóg prowadzi, Słowo Boże jest nierozerwalną księgą uświęcenia. No właśnie. Sięgnijmy po tekst, który był tutaj już przeczytany, Hebrajczyków. Jest to 12 rozdział listu do Hebrajczyków. I słowa, które by się wydawało, znamy, ale. Od 1 po 3. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie przeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wiecie, jest to jak gdyby definicja uświęcenia w pigułce. Tak, to są wszystkie elementy, które występują, a mają występować w prawdziwym uświęceniu. Cóż to jest uświęcenie? Są słowa Biblii, które nawołują nas, żebyśmy byli świętymi, bo święty jest Bóg. Taki jak Bóg jest święty. Co one oznaczają? Dla jednych mogą oznaczać to, że mam wziąć w swoje ręce tą sprawę i ciągnąć, ale tak naprawdę słowa te oznaczają: chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, znaczy chodźcie do mnie. Tak, to znaczy dokładnie to. Dlatego, że bez Boga sami się potrafimy uświęcić? Jest taka realna szansa na to? A może ktoś to próbował? Czego nie? Wiecie, często jest tak, że w naszym życiu, kiedy rozmijamy się z Bogiem, właśnie próbujemy to i wtedy Jezus, gdzieś zatracamy Jezusa. Zatracamy go po prostu, a robimy pewne rzeczy dalej. I to jest tak zwane samouświęcenie wtedy. To jest tak zwane swoimi siłami staramy się coś ciągnąć. Wiecie, to jest bardzo, musimy badać swoje serca, bo nam się może wydawać, wiecie, że my mamy wiarę, mamy wszystko. Wiecie, ja często słyszę, a my wszyscy wierzymy i tak dalej. Super. Tylko przychodzi doświadczenie i już przestajemy wierzyć. Przychodzi konkretne doświadczenie na nas. I co? I przestajemy wierzyć. No a przecież mieliśmy taką wiarę potężną. Naprawdę? Widzicie, problem jest ten, że ciągle zapominamy, że nasza natura jest tak zwodnicza i serce jest tak podstępne nasze, że po prostu potrafi takie rzeczy nam wywindować, nawet nie mamy pojęcia jakie. I ciągle myślimy, jeszcze z nami nie jest tak źle. Zobaczcie, psalm mówi wyraźnie, że to i my mamy wokoło taki wielki obłok świadków, bo rzeczywiście cały wszechświat patrzy na nas. Cały wszechświat stworzony przez Boga doskonały, w którym nie zaistniał akurat grzech, a ziemia jest, jak wiemy, pod kwarantanną, więc w tym momencie on patrzy na nas, co będzie. Co się będzie z nami działo? Jak my wytrwamy w tym wszystkim? Świadkowie patrzą, a my mamy co zrobić? Ciężar złożyć. Na kogo? Na Jezusa.
No bo przecież On nam to na krzyżu zagwarantował. On po to umarł. Wszelaki grzech, ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja mam świadomość po moim doświadczeniu. Wiecie, ja nigdy nie powiem nikomu, że to jest proste i łatwe. Czy to jest takie, strzelę z palca i już jest. Nie ma tak. W życiu chrześcijanina, wiecie, takich, jeżeli oczekujemy, że chrześcijaństwo to jest takie pyk, 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 to wiecie, to się bardzo miniecie z prawdą. Będziecie rozczarowani. Chrześcijaństwo to jest mozolna walka z Bogiem. Nawet o więź z Chrystusem my mamy walczyć. No co to takiego ktoś powie? No matko, no. Klękam, modlę się, biorę słowo, czytam, prawda? A co to takiego wielkiego? A powiem wam, że to jest wielkie. Dlatego, że jeżeli ja biorę Słowo Boże, ale czytam je pod jakim kątem? Bycia z Jezusem. Jeżeli ja je czytam pod kątem na przykład, bo chcę innemu wytłumaczyć coś, albo chcę pokazać innemu, że ja mam większą wiedzę teologiczną, albo z jakichś innych jeszcze względów, to powiem wam, mijacie się z celem. Bo Słowo Boże nie o tym mówi. Przecież jest napisane wyraźnie do faryzeuszy, Jezus powiedział, że co? Słowo Boże składa świadectwo o mnie. To ja jestem Zbawicielem. Więc Słowo Boże ma służyć, żebym ja przyszedł do Niego. Żebym ja miał z Nim konkretne relacje. Bliskie relacje. Bardzo bliskie relacje. A powiem najbliższe, bo On powiedział, że jest oblubieńcem. A my mamy być oblubienicą. Czy znacie na ziemi bliższe relacje? Nawet matka z dzieckiem nie ma tak bliskich relacji jak małżonkowie, prawda? Bo tam dochodzi kwestia jeszcze, wiadomo, sfery intymnej. Takich więzi, takich głębokich, że się stają jednym ciałem, nie ma takich relacji. Nawet przyjaciele nie stają się jednym ciałem. Tak jak mówię jeszcze raz, matka z dzieckiem czy ojciec z dzieckiem nie stają się jednym ciałem. Natomiast mężczyzna i kobieta, według Biblii, ma się stać jednym ciałem, jeżeli to jest w Bogu. To mają się stać jednym ciałem. Więc takich relacji nie ma. Zobaczcie, Jezus to porównał do relacji z Nim. Że chce mieć z Wami taką bliską więź, że stanę się z Wami jednym jakby duchem. A ciałem też. Bo przecież ciało też przyjął nasze. Chcę być jednością z Wami. I chcę tak, jak to robił przykład jest Henocha, który chodził z Bogiem i Bóg go w pewnym momencie zabrał. Dlaczego? Dlatego, że on zaczął odzwierciedlać charakter Boga. Wiecie, apostołowie po nawróceniu pragnęli, po nawróceniu zaznaczam, pragnęli dwóch podstawowych rzeczy najbardziej. Wiecie jakich? Żeby jak najlepiej odzwierciedlać Chrystusa charakter, jak najmocniej, jak najwspanialej, to jest jedna potrzeba, największa, a druga potrzeba, żeby zanieść tą Ewangelię, czyli Jego, Jezusa, innym ludziom, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli, a który rzeczywiście może im pomóc. To były dwie największe potrzeby apostołów, mówię, nawróconych. Jeżeli nie byli nawróceni, to wcale dla nich to nie było priorytetem. I nigdy nie będzie. Dlatego, mówiąc tutaj, jeżeli my nie będziemy trwać i nie będziemy nawróceni, dla nas też to nie będzie nigdy priorytetem. Ale to będzie jakieś takie, no dobra, no mogę coś tam powiedzieć, mogę coś zrobić. Wiecie, ale nie będzie w tym żaru, nie będzie w tym mocy Boga. To będzie coś. Ale coś to jest za mało. Tu potrzeba ducha Boga, nie coś. A coś to nasze wysiłki. To jest za mało. Nic to nie da. Dlatego patrząc, dopóki widzisz, dopóki masz więź z Chrystusem, wtedy jesteś bezpieczny, że Bóg cię przeinacza, przekształca. Nawet jeżeli upadasz, idziesz, nawet, wiecie, kto nie upada na tej ziemi? Tylko ten, kto nie żyje, prawda? No jeżeli trup jest, no to wtedy rzeczywiście nie upada. No trup nie upada, no bo nic, tam nie ma żadnego działania w jego życiu. No wtedy tak, zgadza się. Natomiast człowiek żywy, ułomny, będzie upadał. Ale to nie jest problem w upadkach. Tylko problem w naszej relacji z Bogiem. Co my z tymi upadkami w naszym życiu zrobimy? Czy będziemy chcieli je tuszować? Czy będziemy chcieli je usprawiedliwiać? Czy będziemy jeszcze inaczej... Czy rzeczywiście przyjdziemy do Boga i powiemy, Boże, daj mi siłę. Bo nawet jeżeli sami przyznamy, że zrobiliśmy źle, ale nie poprosimy Boga o siły, o zmianę serca, to nic nam to nie da. Zobaczcie, jak to wszystko jest powiązane. Jeżeli robisz upadek, jeżeli idziesz drogą i potkniesz się, to masz przyjść do Chrystusa i masz mu powiedzieć o tym. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli to jest pierwszy etap, już kiedyś to mówiłem, ale powtórzę. Pierwszy etap jest taki, że ja mam świadomość, że zrobiłem ten grzech i przychodzę w pokorze i przepraszam, Boże, ja dotknąłem Ciebie, zrobiłem Ci przykrość, cierpienie, wywołałem u Ciebie tym upadkiem moim, bo Jezus cierpi. Tak, Bóg cierpi wtedy.
To nie tylko my cierpimy, żeby było jasne. Nam się może wydawać, że to tylko my cierpimy. Nie. Jeżeli robimy coś złego i później to spada na nas, tak naprawdę Bóg cierpi, że Jego dziecko robi źle. I wchodzi na taką drogę, a nie inną. Jeżeli my chcemy zejść z tej drogi, to jest jedno. Ale drugie, pamiętajcie, o drugim się zapomina. My przychodzimy nieraz, rzeczywiście, nawet może być i w pokorze, jeżeli to zrobimy, przeprosimy tylko za te grzechy, które zrobiliśmy, to wiecie, robimy wielki błąd. I na tym się kończy modlitwa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że problem, jeszcze raz powtarzam, nie jest problemem same te upadki, które są, tylko co jest problemem? Nasze brudne serce. To jest źródło. Jeżeli ze źródła wypływa brudna woda, to powiedzcie mi, jaki ma sens, jeżeli my przychodzimy do Boga i tylko prosimy Go o te konkretne grzechy, tylko i wyłącznie, to dajemy świadectwo, jakbyśmy byli doskonali, a nam się zdarzyło zrobić ten grzech. Boże, widzisz, jesteśmy czyści, doskonali, no a nam się tak zdarzyło zrobić ten grzech. Boże, przebacz ten grzech. To tak by było. Ja się zgodzę. To by była modlitwa rzeczywiście w tym momencie tak. Ale my wiemy, że nie jesteśmy doskonali. I nasze brudne serca są. I my wtedy mamy, tak jak Dawid, Boże, stwórz we mnie czyste serce. Stwórz we mnie czyste serce. Wiecie, Dawid to rozumiał, dlatego on się tak modlił. To nie było, to nie jest przypadkowo tam to. Kiedy on powiedział wyraźnie, stwórz Boże we mnie czyste serce. Ja pragnę źródła zmienionego. Ja pragnę czystości Twojej. Bo ja jestem brudny. Można powiedzieć, co to takiego. Jesteś brudny, to będziesz czysty, tak? To takie proste. Jesteś brudny, to się umyjesz, będziesz czysty, prawda? Nie, to nie jest właśnie proste, dlatego że czystość duchowa, zauważcie, zmiana serca, to całe życie człowieka. Wiecie, całe życie, to w zależności też od naszego poddania się Bogu i więzi z Nim zależy. Bo to może trwać latami, a to może nieraz w przypadku kogoś być o wiele wcześniej. To Bóg wie, bo to jest Jego dzieło, nie człowieka. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Jezu, tylko Ty mi możesz pomóc. Ja pragnę czystego serca, pragnę być przy Tobie. Pragnę świętości. To jest uświęcenie. Łaknienie Boga, Jezusa, który może mnie uświęcić. Który może zmienić w moim życiu wiele rzeczy. Jeżeli nie mam tego i mój wzrok jest skierowany na mnie samego, że ja mam się uświęcać, ja mam robić to, tamto, tamto, to jest problem. To życzę powodzenia. Życzę powodzenia. Jeżeli sami chcemy się uświęcić, wiecie, to przybiera bardzo takie wyrafinowane formy. Także musimy też mieć w naszym życiu podstępne serce, jak mówiłem. I nieraz może nam się nie, wszystko jest super. Nie. Człowiek, który jest w Bogu, ma świadomość, jak bardzo potrzebuje Chrystusa na każdym etapie swojego życia. On ma łaknienie Jego. Pamiętajcie, jest napisane wyraźnie, Jezus to powiedział w kazaniu na górze, że kto będzie nasycony? Kto? Każdy? Jak jest tam napisane? Nasycony będzie ten, kto łaknie. No proste, prawda? Jeżeli on łaknie, to będzie nasycony. Jeżeli nie łaknie, nie będzie nasycony. Bóg na siłę mu nie da tej wody. Jeżeli ja nie pragnę tej wody, to Bóg nie przyjdzie i na siłę mu włoży, weźmie w usta, wsadzi, no pij. Prawda? Tą wodę. Nie, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Bóg kocha człowieka i dlatego mu daje wolną wolę. Nawet w tą stronę, jeżeli wybierze źle. On cierpi, to prawda, Jezus, bo cierpi. Ale mu daje wolną wolę. To tak jak rodzice, jak kochają swoje dziecko i widzą, że dziecko się starcza, na przykład, daje, to wtedy cierpią, ale co mają zrobić? Mają go złapać, zawiązać go, przykuć do ściany, nie wiem, żeby nie robił tego. Myślicie, że to coś da? Jeżeli myślenie nie będzie, serce nie będzie zmienione, to ten człowiek tylko na wolność się go puści, on będzie robił to samo, prawda? Znamy przestępców, takich, którzy wychodzą na wolność, ale tak zwaną resocjalizację odbyli. De facto żadna ta resocjalizacja nie była. Oni dalej w głowie mają to, co mieli i oni wychodzą i robią to samo. I za każdym wracają. I słuchajcie, są tacy, którzy wracają kilka razy do więzień. Oni ciągle to samo, jak tylko wyjdą na wolność, robią. Wiecie, bo to nie jest resocjalizacja... To powinna być Boża resocjalizacja, zmiana serca, prawda? Jeżeli jest zmiana serca, to wtedy nie potrzeba. Słuchajcie, może być najgorszy więzień, on wychodzi i on jest zupełnie innym człowiekiem. Staje się, on dąży oczywiście, on, ciągle to jest ta droga. Pamiętajmy, że przez to my mamy biec w tym biegu. I jeszcze jedna rzecz, właśnie zobaczcie, porównanie do biegu oznacza, że
wysiłek musimy włożyć w to. Nasz. Bieg to jest wysiłek. Czy bieg jest taki, że ja stoję w miejscu i sobie nogami biorę i wtedy ja biegnę? Nie. Bieg to jest konkretny wysiłek. Ten, kto biega, to wie. Kto jakiś inny sport uprawia, on wie, że on musi wysiłek włożyć. Konkretny wysiłek w to. Tak. Ale to, wiecie, jest bariera bólu też, prawda? Jest bariera bólu, kiedy biegniesz. I w pewnym momencie już masz dość, ale tą barierę przechodzisz, jeżeli biegniesz dalej. W pewnym momencie ta bariera pęknie i ty biegniesz dalej. Mimo tego bólu, ten ból jakby się rozchodzi. Ale są te bariery co jakiś czas. Ból innego. Tak samo jest w życiu chrześcijanina. Są bariery bólu naszego psychicznego, duchowego. Są bariery, które stają na nas i wtedy dochodzimy do pewnego momentu i my mówimy, nie, często, ajajajaj, to jest ta bariera, to lepiej nie dotykać. Nie, a my właśnie mamy w tą barierę wejść. To będzie niewygodne, ale w pewnym momencie przejdziemy to i będzie zwycięstwo. Będzie następne zwycięstwo, bo Bóg tak powiedział. Bóg tak powiedział. Patrząc na Jezusa i dokończyciela wiary, zobaczcie, on nie doznał należytej mu radości. On nie doznał rzeczy, których by się wydawało, chociaż miał społeczność z Bogiem, miał więź z Bogiem. I zobaczcie, przed to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie przeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Abyście mieli świadomość, że walka, wojna trwa i nasila się. Zanim przyjdzie Chrystus, mamy mieć świadomość, że żyjemy w czasach ostatecznych i żyjemy tu na ziemi w momencie, kiedy ta walka się coraz nasila, natęża. I nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej. Aż do apogeum, o którym jest napisane w Słowie Bożym, że to będzie wielki ucisk. Apogeum. Ja nie mówię teraz, żeby epatować, straszyć uciskiem. To nie o to chodzi. Ja mówię tylko, żeby mieć świadomość tego, że to będzie. Że teraz jest czas przygotowania się, uświęcenia na te wydarzenia. Żebyśmy nie byli jak plewę. Czym się charakteryzuje plewa a ziarno? Ciężarem, prawda? Plewa ma to do siebie, że jest leciutka i jak dmuchniemy, to frunie sobie, prawda? Bo jest tak lekka. Czyli tak to tu, to tam można ją dmuchnąć tu, dmuchnąć tam i ona będzie. A jak wiatr jest, to wiecie, to tak ją rzuca w tej, we w te. Wiecie, każdy, kto nie jest ugruntowany na Chrystusie, to nie ma wpuszczonych korzeni, będzie tak jak właśnie plewa, gdzie będzie do mnie, wiatr powieje taki, taki, a my wtedy tak, jak chorągiewka. Nie. Zauważcie, że jest, Bóg jest porównany do czego? Do skały, prawda? Pan skała, czyli coś stałego. I my mamy budować dom gdzie? Na skale, a nie na chorągi, prawda? Żeby tak fruwał. Albo na piasku, który się ugina. My mamy budować na skale. Na skale, która jest twarda, która jest mocna. Żeby nawet jeżeli uderzą te wody, prawda, w nas, to my mamy stać jak skała. Ale żeby to się stało, kochani, musimy teraz przygotowywać nasze serca. Muszą być rzeczywiście uświęcane. Jeżeli tego nie będzie, to przyjdzie doświadczenie i nas dmuchnie jak plewy. I się później okaże, tylko że później będzie za późno. Że jesteśmy nie ziarnem, a pamiętajcie, ziarno ma obumrzeć, prawda? Jezus powiedział, żeby wydało owoc. Ono ma obumrzeć. Ono musi się rozłożyć, ono ma obumrzeć, żeby co? Powstało nowe życie, żeby wydało wiele innych ziaren. Tak samo w naszym życiu. Jeżeli nie obumrzemy dla własnego ja, jeżeli Bóg nam nie poniży to ja, wówczas nie będziemy rozumieć, co to znaczy życie. Prawdziwe, obfite życie z Bogiem. Życie pełne uświęcenia, samozaparcia. Właśnie, tu jest to słowo samozaparcia. Dzisiaj jest ono bardzo, bardzo takie niewygodne dla wielu. Co? Samozaparcie? A wręcz inaczej jeszcze powiem wam. Uciekamy od słowa, które jest w Biblii napisane, a jest użyte w parę zdaniu. Musimy. Uciekamy. Bo my patrzymy, że to my musimy my sami. Czyli nasze wysiłki i my patrzymy na to. Tylko, że ja mówię o musie Bożym teraz, a nie o człowieka. Wiecie, to są dwie różne kategorie musu, więc musimy to zrozumieć. My tylko mamy w głowie przeważnie jedną kategorię musu, bo my nie możemy, i wiecie, nieraz widzę, że ludzie tak interpretują te teksty, mówiąc możemy, a może jak będziemy mieli ochotę, a no to może tak, a może nie. Wiecie, tak jest interpretowane, a tam jest wyraźnie napisane musimy. Ale to Bożą mocą musimy. Jeżeli chcesz zwyciężyć, to musisz pokonać grzech w swoim życiu. Ale ty masz pokonać? Nie. Jezus ma pokonać w twoim życiu ten grzech. Ale ty musisz co? Ty musisz się ćwiczyć wierze. Ty masz też działkę do wykonania. To nie tak, że
Człowiek sobie siądzie, jak wiemy, i poczeka i mówi: Boże, zbaw mnie, a ja sobie tak posiedzę. Bo mi tak wygodnie. Zbaw mnie, no po prostu, no to wiesz, umarłeś za mnie i tak dalej, no to wiesz, no to zrób wszystko. To prawda, Jezus, bez mnie nic uczynić nie możecie. Jezus powiedział bardzo wyraźnie. Przeto i my około siebie mając tego... Zobaczcie, czy to jest niesamowite? Chciałbym, zanim jeszcze dalej do innego tekstu sięgniemy, przeczytać wiersz, który już tu przeczytałem i którego znacie, ale czuję wewnętrznie, że właśnie mam to uczynić, żeby dać obraz uświęcenia. Jeszcze raz, abyśmy się wsłuchali. Znacie, to nie jest akurat mój wiersz, modlitwa starego Jima. Duchowny pewien wszedł do kościoła i siedząc na balkonie rozglądał się dookoła. Patrząc, kto z wiernych modli się do Boga, lecz nie widząc nikogo, ogarnęła go trwoga. Wtem drzwi powoli się otworzyły, do kościoła wszedł człowiek, lecz widok jego zdawał się niemiły. Twarz miał ogorzałą i nieogoloną, a odzież brudną i zniszczoną. Człowiek zatrzymał się klęcząc na kolanach, z pochyloną głową krótko westchnął do Pana. Po czym wstał i szybko z kościoła wyszedł. Lecz następnego dnia ponownie przyszedł. Odtąd codziennie do kościoła przychodził, zawsze klękał i szybko wychodził. Duchowny zaś przyglądał się temu, dziwiąc się bardzo zachowaniu takiemu. Bojąc się kradzieży, w końcu zatrzymał tego człowieka, prosząc go, by jeszcze chwilę zaczekał. Zapytał go, co tu robi i dlaczego tak szybko z kościoła ucieka. Mężczyzna odparł, że co dzień rano do pracy wychodzi, a do kościoła w czasie przerwy przychodzi. Przerwę na posiłek poświęcam modlitwie, by zdobyć siłę i pokój w życiowej gonitwie. W kościele pozostać mogę tylko chwilę, bo fabryka daleko, na jakieś 2 mile. Zawsze, gdy klękam tutaj na kolana o to, co mówię w modlitwie do Pana, znów przychodzę, Panie, by powiedzieć Ci z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Dziękuję Ci bardzo, że grzech mój zabrałeś i łaskę swoją dobroć wielką okazałeś. Człowiek, ja prosty i nędzna modlitwa ma, lecz myślę o Tobie każdego dnia. Więc, drogi Jezu, oto jestem ja, Jim, sługa Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty Pan i Zbawiciel mój. Czując się nieswojo, duchowny powiedział, że bardzo przeprasza, lecz nic o tym nie wiedział. I że przychodzić może każdego dnia i że miła jest Panu modlitwa ta. Jim się uśmiechnął i tylko rzekł: dziękuję bardzo, lecz muszę już iść. I śpiesznie wstałby z kościoła wyjść. Duchowny zaś sam skłonił kolana i jak nigdy wcześniej modlił się do Pana. Miłością Bożą poruszony oddał Panu serce jako sługa uniżony i z pełnymi łez oczyma powtórzył prostą modlitwę starego Jima. Przychodzę, Panie, by powiedzieć Ci z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Dziękuję Ci bardzo, że grzech mój zabrałeś. Łaskę swoją miłość wielką okazałeś. Człowiek, ja prosty i nędzna modlitwa ma, lecz odtąd myśleć będę o Tobie każdego dnia. Więc, drogi Jezu, oto ja, sługa Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty Pan i Zbawiciel mój. Pewnego razu jednak, choć cały dzień upłynął, ślad po starym Jimie jakby zaginął. Mijały dni, tygodnie mijały, pastor zaczął się martwić, czy Jim zdrów i cały. Do fabryki się udał, by spytać o niego, lecz zastał go w szpitalu śmiertelnie chorego. W szpitalu wszyscy się o Jima martwili, lecz przez niego do Boga bardzo się zbliżyli. Wszystkie pielęgniarki stale się dziwiły, pytając, dlaczego Jim jest tak radosny i miły. Przecież ani jedna osoba go nie odwiedziła, nikt kwiatów nie przynosi, nikt listów nie posyła. Wyjaśniał więc wszystkim, że nie wiedzą tego, iż wierny przyjaciel przychodzi do niego, każdego dnia w porze posiłku obok niego siada i trzymając go za rękę, tak do niego powiada. Znów przychodzę do Ciebie, by powiedzieć z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Rad jestem bardzo, że grzechy mi wyznałeś, łaskę i miłość moją zawsze przyjmowałeś. Myślę o Tobie każdego dnia i każda Twoja modlitwa to radość ma. Więc, drogi Jimie, oto ja, Jezus, Zbawiciel i Przyjaciel Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty na zawsze mój. Tak. Jest to mocny wiersz, który ma niesamowitą dawkę ducha. Tu jest pokazany człowiek, który jest przy Chrystusie. Pokazany człowiek, który czuje się niegodny. Człowiek, który nawet wygląd ma niemiły.
Ale ten człowiek, przez tego człowieka Bóg rozsiewa owoc. Ludzie przychodzą do Boga przez tego człowieka. Ci ludzie pragną Boga. Nie zasad. Pragną Chrystusa. Pragną życia z Nim. Pragną być oddani Mu. Ta moc wypływa z tego prostego człowieka, który idzie 2 mile do fabryki. Żeby co? Żeby się pomodlić. Z fabryki, przepraszam. Żeby się pomodlić. On idzie z pracy 2 mile do kościoła, żeby się pomodlić. Nawet nie je. Próbowaliście kiedyś nie zjeść? Jak jesteście głodni? Poświęcić się? Na przykład była taka sytuacja, że mieliście z kimś porozmawiać. I trzeba być na głodno. Nie jeść. Albo jeszcze inne rzeczy. O, to są takie małe rzeczy, wiecie? Powiem wam, że kiedy czytałem książkę, jak pionierzy nasi, a jak pierwsi chrześcijanie, jak byli oddani Bogu, jak dla nich najważniejsze było jedno, żeby innych właśnie pokazać, jaki Bóg jest wspaniały, oni nie dbali o swoje potrzeby. Bóg dbał o ich potrzeby. To nie oznacza, że mamy teraz w ogóle sobie pójść w drugą skrajność. Nie o to chodzi. Wiecie, co się działo? Że ludzie ci poświęcali wszystko, żeby Ewangelia szła do przodu. Bo naprawdę była miłość Boża. I wiecie, kiedy ja to czytałem, taką książkę, to mi łzy stawały w oczach. Ja mówię, Boże, gdzie ja jestem? W dobie gnuśności, lenistwa, wygody. Gdzie ja jestem? Czy ja rozumiem, co to jest chrześcijaństwo? Czy to ja rozumiem, co to jest bycie z Chrystusem? Wygoda? Super. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Ale On świadomość ma, żeby nas ukształtować, że potrzeba wyrzeczeń. Prawda? Tak jak i Jezus. Ha! O Jezusie jest napisane. Otwórzmy 5 rozdział Hebrajczyków. Od 7 wersetu po 9. Czy widzieliście taki obraz Jezusa? Ja nie mówię teraz o krzyżu, tylko o Jego życiu. Posłuchajcie. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich tych, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Zobaczcie, za dni swego życia z wielkim wołaniem i ze łzami walczył o to, żeby do Boga się zwracał, żeby On go mógł wybawić. Zobaczcie, jakie zbawienie jest cenne. A mi się wydaje, że to takie, jak dane, to jest za darmo, to nic cennego. Jak zapłacimy komuś, prawda, to kuchamy na to. Zauważcie, jak dostajemy coś za darmo, to tak już inaczej, prawda, podchodzimy do niego. Ja już mówię o takich relacjach ludzkich, ale jeżeli coś kupimy i drogo damy, oj, to kuchamy na to, kuchamy. Bośmy dali pieniądze konkretne za to. Ale jeżeli coś darmo, tak samo i wiecie, to nas tyczy w każdym wieku. Jeżeli coś dostajemy, jak byliśmy młodzi, dostawaliśmy darmo, to nie szanowaliśmy tego. To bo to darmo dostaliśmy. Łatwo przyszło, łatwo idzie, prawda? Natomiast jeżeli zarobimy sami pieniądze później, wydamy te pieniądze, o, to już nie to samo. To już jest inny temat. I zauważcie tak właśnie, jakie jest cenne zbawienie Boże, że jest napisane o Jezusie, który był synem, a On się nauczył posłuszeństwa przez co? Przez bycie na Bahama? Leżenie na przykład na jakimś tym, na słońcu? Może tak. Nauczył się posłuszeństwa przez to, że co? Tak. Bo płakał, walczył z Bogiem, miał więź. Wiecie, zapierał się, mimo że był czysty, ale pokazał nam tą walkę. Pokazał, że chrześcijaństwo to coś więcej niż tylko przychodzenie, niż tylko robienie pewnych schematów. Chrześcijaństwo to więź konkretna z Jezusem i poddanie Mu się. A za tym idzie szeroka gama wielkich innych spraw. Wtedy On nas wykorzystuje jako swoje narzędzie i to ziarno, które jest ciężkie, obumrze, wydaje następne ziarna. Wiecie, dlatego ono jest ciężkie, bo później może wydać następne ziarna. Czy nie tak jest? Otwórzmy list Ewangelii Jana, 15 rozdział. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale jest wyraźnie zaznaczone ta więź z Chrystusem. Jezus mówi, że jest krzewem winnym. On mówi, że On jest tylko tym, który jest podstawą. On ma korzeń, on ma mocno zakaszony i teraz jeżeli my będziemy tymi gałązkami wszczepieni, to co będzie?
Zobaczcie, że każdą latorość, która jest we mnie, wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Zauważycie to? Teraz, że Jezus wycina te, które nie wydają owocu, a powiedzcie, kto tak nie robi, jeżeli ma swoją winnicę i pełno mu rośnie, albo nawet drzewa owocowe, nieważne, i pełno mu rośnie takich habuzi, prawda, takich tych różnych gałęzi, które są niepotrzebne, to co robi z nimi? No wycina je, prawda, to jest normalne. No bo one są niepotrzebne, no po co? One zabierają soki jeszcze i tak naprawdę co? Zabierają soki, które powinien iść gdzie te soki? Na owoc, prawda? Że ten owoc powstał. Więc się je wycina. Przecina, przecinka, jak to się mówi, i tak dalej. I dlatego Jezus robi w naszym życiu podobnie. Robi przecinkę przez doświadczenia. Przecinkę oczyszcza, żeby wydawało jeszcze większe owoc. Dlatego przychodzą pewne doświadczenia na nas. Po to, żebyśmy mieli świadomość właśnie tego. Świadomość jak tego oczyszczania, jeżeli mamy świadomość swojej roli w tym, kim jesteśmy, kim jest Bóg, to wtedy jest inaczej. Natomiast jeżeli nie mamy świadomości do końca, wtedy przeważnie się buntujemy na takie doświadczenia. Nie chcemy ich przynosić. Nie chcemy oczyszczenia wtedy, ale słuchajcie, jeżeli nie chcemy tych doświadczeń w naszym życiu, to nie chcemy oczyszczenia. No to mówię wam wyraźnie. To znaczy, że nie chcemy oczyszczenia serca. No bo tu przez te doświadczenia Bóg chce nam oczyścić te serce, nie ma innej drogi. Więc jeżeli człowiek mówi, nie, stop Boże, ty mi nie dawaj tego doświadczenia, bo ja nie chcę. Okej, mówi dziecko, ja cię kocham, nie dam ci. Ale pamiętaj, jak ci nie dam, to cię nie oczyszczę. Coś albo coś. Więc pamiętaj, a jak cię nie oczyszczę i zostaniesz w tym stanie, no to trzeba będzie się pożegnać z życiem wiecznym. Bóg mówi to z miłością, bo jest miłością. Nieraz może mówić mocne słowa, nieraz może mówić, upominać, ale zawsze z miłością. Kiedy Jezus mówił o Jerozolimie, to płakał. Wiecie, kiedy mówił o Jerozolimie, że odrzuca proroków, to on płakał wtedy. Tak, Jezus płakał. On, dla niego to było straszne, ale mówił. Kiedy mówił do faryzeuszów, groby pobielane, myślicie, że się cieszył? Ha, ale fajnie im dowaliłem. Po młodzieżowemu. Myślicie, że on się cieszył? Nie, on płakał. Płakał. Wewnątrz. Nawet jeżeli nie płakał na zewnątrz, to płakał wewnątrz. Gdzie stan ludzi? Gdzie oni idą? Oni idą na potępienie, idą na zatracenie. A myślą, że idą na zbawienie. A myślą, że idą na zbawienie. Dlatego zobaczcie, oczyszcza, wy jesteście czyści dla słowa, które wam ogłosiłem. Jeżeli przyjmujecie Chrystusa, to czystość będzie udziałem waszym. Ale to będzie bolesne. Ale też z drugiej strony będzie słodycz, którą Bóg chce dać. Pamiętajmy zawsze jedno. Bóg nie tylko daje nam, chce dawać cienki, ale On chce dawać nam, jeżeli z doświadczeniem przychodzi zawsze zwycięstwo. Jeżeli tylko się zaufamy Mu. Zobaczcie, Bóg jest tak cudowny. On zabrał większość cierpienia na krzyżu, ale nie jest tak, że zabrał wszystko na krzyż. I teraz my lajtowo możemy sobie żyć bez niczego, bez cierpienia, fajnie, wszystko jest nam zabrane. Gdyby tak było, to powiem wam, zaręczyłbym, że moje ego i wasze urosłoby do rozmiarów potężnych. Bo mamy takie tendencje jako ludzie, że jeżeli nam jest tylko dobrze, to zaczynamy wierzgać. Tak, proste. Zaczynamy wierzgać, bo jest nam za dobrze. I zaczynamy wtedy się skupiać na sobie przypisywać pewne rzeczy, które tylko Bóg czyni, prawda? I tak dalej. Tak mamy, bo takie nasze serca są. I jeżeli ktoś powie, że nie, ja tak nie mam, nie, u mnie jest inaczej. Oczywiście ja mówię ogólne tendencje. Jeżeli jestem z Chrystusem, to wtedy Bóg to przemienia. Zgadza się. Ale ja mówię, jak nie jesteśmy z Bogiem, każdy z nas ma takie serca. Każdy. Właśnie takie, że tylko mu daj mi dobrze, to zaczynam już nie, wiecie. Ach, pamiętacie, jak nawet osoby, które były biedne, to jeszcze rozumiały innych. Ale później jak się na przykład wzbogaciły, to taki przykład. To nieraz tak urosły w piórka, że po prostu już aż nie podchodzi do nich. Ja mam przykład inny z życia. Wiecie, moja siostra, kiedyś mojej siostry koleżanka, jeszcze to było za komuny głębokiej, skończyła studia. I wiecie, te studia spowodowały, że nie podchodzi do niej. Rozumiecie? Nie podchodź do mnie. Do mnie, innym słowem. Wiecie, to jest właśnie to. I to każdego z nas, wiecie, każdy z nas ma takie serce. Niech nie myśli, że jest może inaczej, bo odpowiednie warunki tylko, jeżeli byśmy byli bez Boga, ja mówię, bez Jezusa, to wtedy tak się będzie działo. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu. Jestem, zobaczcie, krzewem winy, tak i wy, bez mnie trwać, jak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie wydawać owocu.
To znaczy będzie się wydawać owoc, ale nie mój. A nie mój owoc to jest przeciwny temu. Owoc Boga jest jaki? Owoc Ducha Świętego jest jaki? Miłość, cierpliwość, dobroć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. My to wiemy. Ale też wiemy, jakie nasze są serca i jak trudno nieraz to ukazać. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy się patrzeć na siebie, jak to trudno ukazać, to nigdy tego nie ukażemy. My mamy się patrzeć, tak jak pisał w Hebrajczykach, na Jezusa, dokończyciela wiary. Wtedy nie patrzeć na Jego doskonałość, patrzeć na Jego miłość i wtedy tą miłość z chwały chwałę, jak jest napisany, Paweł pisał, przemienia nas wtedy Bóg. Z chwały chwałę. Dlatego, że my przynosimy Jemu chwałę wtedy. Wtedy, kiedy okazuje miłość najgorszemu człowiekowi, miłość Bożą mówię, nie moją egoistyczną, tylko miłość Bożą, to wtedy przynoszę Mu chwałę. Wtedy Jego chwała błyszczy jak najwięcej. Chwała dla Chrystusa jest wtedy, kiedy zapieram swoje ja, bo jest napisane przy powieściach, że kto jest ważniejszy? Ten, kto zdobył miasto? Nie. To nie ten jest bohaterem tak naprawdę. Tylko ten, kto co? Poddał siebie Bogu, tak? I zaparł siebie inaczej. Poddał Bogu, a Bóg uczynił w niego to, co zrobił. Nie zrobił tego, nie zrobił tamtego. To jest żmudne, to jest spokojne, wiecie. Tego się nie widzi. Ale to jest. Tego nie widać może na zewnątrz. A nasze serca są takie, żebyśmy trochę chcieli spektakularności, prawda, w naszym życiu. Żeby to się objawiło, żebyśmy po prostu zobaczyli. Inni zobaczyli. Ale to nie jest tak. To ma być cisza mozolna. Wchodzisz do komnaty swojej i się modlisz z Bogiem, walczysz. Ale to i tak będzie widoczne na zewnątrz. To nie będzie, wiecie, spektakularne, ale będzie widoczne na zewnątrz. Będzie błyszczeć. Będziecie błyszczeć i ludzie będą mówić do was, wiecie, to co wam powiedziałem w apelu, że przychodzą osoby, które mówią, że to emanuje w siebie i tak dalej. A myślicie, że to emanuje, że ja jestem taki dobry? Absolutnie. To emanuje, bo Bóg jest dobry. Tylko tyle, że ja się Go trzymam. Po prostu mam świadomość niegodności i tego polegania na Bogu. Wiecie, trzymania się Go w każdej sytuacji. Nawet teraz wymieniałem telefon i ktoś powie, co to za głupota, tam wymieniasz telefon, idziesz, kupujesz i tak dalej. I wszystko jest super. Wiecie, poddawałem to Bogu. Mówię, Boże, chcę mieć taki telefon, który służy na Twoją chwałę. Cokolwiek chcę mieć, jakiekolwiek rzeczy, rozumiecie, materialne, uczę się tego, uczę się tego. Poddaję to Bogu, że po prostu chcę, żeby to służyło na Jego chwałę. Tak, jeżeli kupiłem komputer, to chcę, żeby na Jego chwałę służył. Jeżeli kupiłem komórkę, chcę, żeby na Jego chwałę. A w jaki sposób? A taki sposób, że mogę mieć więcej rozmów przez tą komórkę. Że mogę czyściej słyszeć rozmówcę. Przez to, że mogę się bardziej skupić. Przez to, że lepszy zasięg ma niż tamta stara. I w momentach, w których tamta ginęła zasięg, ta będzie miała. Wiecie, to się wydaje takie proste. Ale właśnie w tym często polegamy. Bo nie zwracamy się, nie chodząc z Bogiem, nie zwracamy się do Boga o pewne rzeczy. Wiecie, ja nie mówię o skrajnościach, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię o skrajności w sensie, że idę papier toaletowy kupować i się będę modlił do Boga, prawda? Ja nie mówię o skrajnościach. Ja mówię o rzeczach, które są takie, które pomogą w dziele Bożym, które będą konkretne, wiecie. Bóg jest taki cudowny, bo nas kocha. Dlatego mówi to do waszych serc w tej chwili. Dlatego, że kocha. Tak. Dlatego, że Bóg patrzy i woła, poddaj się mi, beze mnie nic uczynić nie możesz. Stań się moim narzędziem. Nie mów, że jesteś moim narzędziem, ale przyjdź do mnie i wtedy ja cię zrobię tym narzędziem. Jeśli we mnie trwać będziecie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam, zobaczcie. Jeśli to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. To jest uwielbienie Boga. A za tym idzie później. Pieśń może być i tak dalej, ale to ma być serca. Wiecie, potrzeba, wołania. Boże, jak wielkie rzeczy uczyniłeś. Wiecie, powiem wam, oglądałem świadectwo muzułmanina, który nawrócił się 18 lat temu. Przyszedł do niego do celi Jezus, po prostu, osobiście. I on się nawrócił, stał się chrześcijaninem. Wiecie, po 18 latach, kiedy mówił to świadectwo, na YouTubie ono jest, łzy mu stawały w oczach, wiecie? Mówił to takie oczy, tak z takim przejęciem, on to mówił, on tym żył. Ja widziałem, że ten człowiek dalej żyje Chrystusem. On miał takie przejęcie, tak dziękował Jezusowi, że to się stało, że go wyrwał. Skąd go wyrwał? Straszna rzecz. Już nie będę opowiadał całokształtu. Zachęcam do obejrzenia tego, właśnie wpisać może sobie właśnie te różne doświadczenia muzułman, którzy przychodzą. Zobaczcie,
chrześcijaństwo zaczyna obumierać, przestaje mieć siły, to Bóg powołuje muzułmana. Bóg tam dokonuje niesamowitej zbioru. Wiecie, ile muzułman wychodzi i osobiście Jezus do nich przychodzi? Oni się stają chrześcijanina i nawet Biblii nie mają w rękach. Nawet Biblii nie mają w rękach. Jeden się stał, będąc na świętej Hadż. I tak dalej. Można by mnożyć różne przykłady, co się dzieje na świecie. Główny nurt muzułmański studiuje Słowo Boże i pragnie, widzą, że są czasy ostateczne. Tak, główny nurt muzułmański przywódców w Stanach, który jest. Tak. Mało tego, czytają też autorkę chrześcijańską Ellen White. Bardzo ciekawa rzecz. Niewiarygodne, prawda? Ale tak się dzieje. My żyjemy w takim czasie, kochani. Jeżeli nie my będziemy wołać, to kto będzie wołał? Kamienie. Dokładnie. Właśnie, ten tekst jest bardzo mocny. Otwórzmy go. Tu jeszcze wrócimy do tego, ale ten tekst, który mówi właśnie trzeci rozdział Ewangelii Mateusza. Bóg woła do każdego z nas teraz, bez wyjątku. Upamiętajcie się. To, co mówił Jan Chrzciciel. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, przygotujcie ścieżki Jego. Zobaczcie, jak macie przygotować ścieżki. Szósty werset. Wyznając grzechy swoje. Pojednanie, miłość, zapłacz. Wiecie, płacz nad swoim stanem, wtedy Bóg oczyszcza serce. Jeśli myślimy, że tego nie potrzebujemy, to mamy wielki problem, powiem wam, kochani. Właśnie tego bardzo potrzebujemy. To jest na dzisiaj konkretne poselstwo dla nas. Tak, ukorzyć się przed Bogiem, żeby On mógł wydać przez nas owoc. Dlatego w 8 wersecie jest napisane, zobaczcie, wydajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w sobie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Nie wmawiacie sobie, że jesteście tu czy tam, że jesteście członkami. To jest za mało. Czy macie ze mną relację, czy ja was mogę zbawiać, czy was przekształcam? To powinno być pytanie przede wszystkim. Jeżeli bazujemy tylko i wyłącznie na tym, że jesteśmy członkami, bo należymy i fajnie jest i to jest temat zamknięty, to powiem wam, obudzimy się w sytuacjach w rzeczywistości już niedługo, które byśmy nigdy się nie chcieli obudzić. Ale będzie za późno. Więc dlatego teraz Bóg z miłości wzywa każdego z nas. To jest, wiecie, jak był kiedyś film. Była tama i pękała. I ten główny bohater, policjant, przyszedł do ludzi i wołał do nich. Ludzie, wyprowadźcie się, ta tama pęknie, rozwali. No, cie, co on tam gada? Ci, którzy wyszli, to tak. A ci, którzy zostali, wiecie, ta woda ich zmyła po prostu. Bo nie uwierzyli. No dobra, no przesadza tam, gada tam takie rzeczy. I wiecie, co się stało? Woda ich zmyła. A już było za późno. Więc Bóg z miłości nie chce, żeby nikt ginął. I dlatego woła teraz do nas, do tego. Przyjdźcie do mnie, ukuszcie się. Niech wam się nie wydaje, że jesteście w tym denominacji, czy w tym, że wy macie prawdę, że już jesteście zapieczętowani. Bo Bóg was kocha. Ale dalej mówi, bo siekiera do pnia jest przygotowana. To jest to, że czas przychodzi zbioru i jeżeli mamy zepsute, które nie wydaje cokolwiek owocu, to wiemy, że to wycinamy. Podobnie jak te gałązki przycinamy, to całe drzewo wycinamy. Jeżeli ono nie daje owocu, wycina się je. To jest normalna praktyka w sadach i w innych. Każdy, kto ma, to może wiedzieć o tym. Analogicznie, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli owocu nie będzie, Bóg przyjdzie nas przytknąć. Tak. Wróćmy do 15 rozdziału Jana. I tu jest napisane tak. Zobaczcie, to wam powiedziałem w 11, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. Tak jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was miłowałem. Radość, miłość, Bóg mówi, aby ta radość moja pełna była w was, abyście byli spełnieni we mnie. Wiecie, mimo doświadczeń, jakie Bóg mi zsyła, mam wewnętrzne takie spełnienie i radość służąc Mu. To nie zawsze jest łatwe. Wiecie, to nie zawsze jest proste, to nie zawsze jest przyjemne. To wam powiem. Ale to nieważne. Najważniejsze, że Bóg po prostu zmienia mnie. Wiecie, że daje mi zbawienie. Że wołam do Niego, jak Luther wołał na filmie. Jestem Twój, zbaw mnie. Jestem Twój, zbaw mnie. Kiedykolwiek nam się zdarzyło wołanie, tak?
w naszym życiu chrześcijańskim? Czy raczej już uważamy, że jesteśmy, nie musimy już tego robić, po co? No przecież raz tam się nawróciliśmy, wszystko jest zamknięte, po co to robić? Dobrze jest w naszym życiu, tak? Jak jest tak dobrze, to przyjdzie czas, że będzie to ukazane w praniu. Czy rzeczywiście tak jest dobrze, jak mówimy? Dlatego Bóg woła do nas w tej chwili. Większej miłości nikt nie ma nad te, gdy ktoś jest życie swoje kładzie za przyjaciół. Zobaczcie. Jeśli jesteście przyjaciółmi moimi, czynić będziecie, co wam przykazuję. Jeżeli rzeczywiście jesteście przykazani, będziecie wierni. Będziecie mieć wiarę Bożą. A wiara moja to jest właśnie pełnia. Co to jest wiara? Przeczytam wam pewien fragment. Posłuchajcie. Autorka chrześcijańska Ellen White tak to określiła. Często widywałam, że dzieci Boże na ogół zaniedbują modlitwę, szczególnie tę cichą modlitwę. Że wielu nie ćwiczy się w wierze, co jest zarówno ich przywilejem, jak i obowiązkiem. A czekają często na to uczucie, które jedynie wiara dać może. Czekają na uczucie. Nie ćwiczą się w wierze, tylko czekają na pewne uczucie, które wiara może dać. Ćwiczenie się w wierze, uczucie i wiara są to dwie różne rzeczy. Ćwiczenie się w wierze jest naszym obowiązkiem i prawem, radosne zaś uczucie i błogosławieństwo są dziełem Boga. Jeszcze raz pamiętajcie, zobaczcie. Ćwiczenie się w wierze jest naszym obowiązkiem i prawem, zaś, zobaczcie, radosne zaś uczucie i błogosławieństwo są dziełem Boga. Często tu mylimy. Łaska Boża przepływa przez kanał żywej wiary do duszy, a w naszej leży mocy, abyśmy się w tym wierze ćwiczyli. Tak, to jest nasza działka. Ćwiczenie się w wierze, poddaniu się. Prawdziwa wiara ujmuje i posiada obiecane błogosławieństwa wcześniej, nim się one spełnią i nim się je wyczuje. Posłuchajcie teraz. Bardzo ważne słowa. Prawdziwa wiara ujmuje i posiada obiecane błogosławieństwa. Jeżeli czytamy Słowo Boże i na przykład jest napisane, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia, prawda? Jest konkretna obietnica dana. I teraz zobaczcie, ja już ją posiadam, zanim się ona wypełniła, mało tego, zanim ja cokolwiek poczułem w tym względzie. To jest wiara. Drugą zaś zasłonę z wiarą musi być, z wiarą muszą być prośby nasze, wysyłane wzwyż za drugą zasłonę, a z wiarą musi objąć obiecane nam błogosławieństwa i żądać je jako naszą bezsporną własność. Właśnie te błogosławieństwa i obietnice są własnością naszą. Jeżeli Bóg powiedział coś takiego, to mamy się powołać w modlitwie. Z wiarą, z pokorą oczywiście, z uniżeniem, ale powołać się, że Bóg mi daje to. To jest moja własność, bo On chce mnie zbawić. Chociaż nie zasługuje na to. Możemy wtedy wierzyć, że błogosławieństwo otrzymamy, gdyż wiara nasza wzięła się już zgodnie ze słowami. Wszystko, co prosicie w modlitwie waszej, wierzcie tylko, że je otrzymacie, a tak wam się stanie. Tak. Bardzo potrzebujemy nie mylić tych dwóch rzeczy, wiecie, po prostu wiary z uczuciem, tylko zdążyć zwyż i wierzyć Bogu. I pod koniec jest napisane, zobaczcie, być gotowym na wszystko. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Bóg chce, żebyśmy mieli świadomość, na jaką możemy mieć świadomość. Bo On wie. Pewnych rzeczy nie możemy znieść i nie jest nam dane. Przyjdzie to z czasem. Ale te, które nam są dane na ten czas, są dane właśnie i Bóg wie, że możemy je znieść. I my, zobaczcie, jesteśmy przyjaciółmi, bo Bóg nam o tym mówi. Nie dochowuje tajemnicy. Nie kryje tego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłam was, abyście szli i owoc wydawali. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Nie wy mnie wybraliście. Czasami nam się wydaje, że to my wybraliśmy Boga. Czasami nam się wydaje, że to myśmy się nawrócili, że myśmy znaleźli Boga. To nieprawda. To Bóg nas znalazł. Musimy mieć tą świadomość. To nie my znaleźliśmy Boga, tylko Bóg nas znalazł. To jest taka subtelna wymiana, ale bardzo istotna. Oj, bardzo. Przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydali, i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Bóg tego pragnie, szczęścia każdego z nas. Bo naprawdę Jego miłość jest niesamowita. I już pomału kończąc, chciałbym, abyśmy otworzyli 8 rozdział Hebrajczyków. Przepraszam, Rzymian. 8 rozdział Rzymian. I tego wam życzę i sobie, abym był dzieckiem Boga. No, dlaczego tak powiedziałem? Od 14 wersetu po 17.
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zobaczcie, każdy z nas, jak tu siedzi, przeważnie może powiedzieć, że jest dzieckiem Boga. Ale Paweł mówi wyraźną definicję. Czym jest dziecko Boże i czym się charakteryzuje? I w pierwszej charakteryzuje się co? Że Duch go prowadzi. Wiecie, to jest takie właśnie proste, ale bardzo złożone jednocześnie, może być dla nas. Duch nas prowadzi, czyli mamy się wypytywać, mamy Jego wolę szukać na każdym etapie naszego życia. Tak. Jeżeli tego nie czynimy, sami pewne rzeczy robimy, a później się modlimy do Boga, jakieś zasłony dymne robimy, to nic z tego nie będzie. Jeżeli przychodzimy, to właśnie mamy się Go trzymać mocno i zanim coś zrobimy, mamy to poddawać Bogu. I mamy otworzyć serce swoje, słuchajcie, i być gotowymi na wszystko. Bo Bóg może powiedzieć, nie rób tego, dziecko moje. To ja jestem wtedy i nie robię tego. A jeżeli Bóg powie, zrób, ale musisz otworzyć serce zupełnie. Nie na zasadzie, że masz w głowie swoje i chcesz swoje przeprowadzić, a później się modlisz do Boga, niby, że oddajesz to Bogu. Ty nie oddajesz tego Bogu. Ty tylko chcesz siebie oszukać i swoje zrobić zasłonę dymną z modlitwy, ale tak później przeprowadzasz swoje, bo masz w głowie to swoje ciągle. Natomiast Bóg mówi, nie, oddaj mi dziecko moje, a dam ci pokój w sercu. Oddaj mi, że to, co robisz, plany życiowe, na przykład plany nie tylko życiowe, codzienne plany, rano wstajecie. Czy oddajecie Bogu? Z otwartym sercem mówię takim. Gotowym na wszystko dla Boga. Jeżeli Bóg zażąda tak, to ja zrobię tak. Czy oddajecie tak? Ja mówię o takim czymś. Ja nie mówię o takim, że modlitwę, że się modlimy, że tam Boże prowadź nas, a w swoim, tak jak mówię, sercu mamy swoje. To jest bardzo potrzebne. Potrzebne jest, żeby Bóg nam się codziennie objawiał taki, jaki On jest. No dobra, ale jest jeszcze tutaj dalej. Zobaczcie, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, wołamy Abba Ojcze. Nie ulegamy bojaźni wtedy. Lękowi. Nie bojaźni Bożej. Bojaźni Bożej tak, tylko lękowi. Nie boimy się o życie, nie boimy się o pracę, nie boimy się o to, nie boimy się tamto, że stracimy, że nagle zostaniemy bez niczego. Nie boimy się, dlatego że jesteśmy w rękach Boga, który jest wszechmogący. Dlatego się nie boimy. Choćby nawet cały świat szalał, choćby nawet skały pękały, a przyjdzie taki czas, kochani, że wokoło nas będą skały pękać. Nie będziemy mieć stałej gruntu, nie będziemy mogli stanąć, bo wszystko będzie się ruszało. Wtedy będziemy mieć świadomość, jeżeli mamy więź, że Bóg jest z nami i nas poprowadzi, bo On jest wszechmogący. Jest to szalenie ważne, to co teraz mówię. Możemy to zlekceważyć w naszym życiu, możemy to pominąć i tego, ale przyjdzie czas, że zrozumiemy. Obyśmy byli przygotowani na ten czas. Dalej, zobaczcie, ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To właśnie ten Duch, który nas prowadzi, który emanuje z nas, świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie człowieka świadectwo jakiegoś tam, że powie o mnie jestem taki czy taki, a inny powie co innego jestem. To nie świadectwo człowieka. Duch Boży świadczy, że ja jestem dzieckiem Boga. I to, co emanuje ze mnie. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, współdziedzicami Bożymi, a dziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też także razem z Nim uwielbieni byli. Jest to następny bardzo ważny punkt, że dziecko Boga jest gotowe dla Chrystusa na cierpienie, na wszelaką śmierć, na wszystko. Bo większej nie ma nad te, kiedy daje co? Jest napisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana, jeżeli życie kładzie za przyjaciół. Nie ma większej. Jeżeli jestem gotowy umrzeć dla Chrystusa, jeżeli jestem gotowy cierpieć dla Niego, nieważne co, to wtedy daję wyraz, że ja Mu ufam zupełnie. I ja wierzę, że Bóg mi da taką siłę w danym takim czasie, bo On jest wszechmogący. Ja nie muszę o tym myśleć, ja nie muszę tego rozważać, na tym się skupiać. Ja mam się skupiać na więzi z Chrystusem. Kochani, mówię to dlatego, że przechodzimy różne doświadczenia w naszym życiu. Na razie mniejsze, większe, a będą coraz większe. I dlatego skupianie się na doświadczeniach samych sobie tylko nas wykańcza. Albo odrzucanie ich wtedy, tylko skupiajmy się na Bogu. I tak jak jest napisane, jesteś gotowy na wszystko, żeby być uwielbionym później. Najpierw ma być poniżony, tak jak Jezus został poniżony, żeby być wywyższonym. I tego wam życzę, kochani. Życzę wam chrześcijaństwa, które będzie miało moc w waszym życiu. To będzie moc, to nie będą emocje, przepraszam. Jeszcze raz, to nie emocje. Choć one tam w jakiś sposób są związane, ale moc Boża, nie mylmy dwóch pojęć. Moc Boga, która przekształci wasze serca i da zwycięstwo. Zwycięstwo i da skrzydła wiary. Skrzydła wiary polegania na Bogu, a nie na uczuciach moich, nie na jakichś innych sprawach, tylko na Bogu i na tym, co będzie czynić. I wtedy zobaczycie, jakie wspaniałe może być życie. Jakie jest wspaniałe życie z Bogiem, jakie obfite i radosne. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu na wieki wieków. Amen.